Cześć! W tym filmie pokażę Ci, jaka jest różnica pomiędzy obszarem z danymi a tabelą oraz jak Excel rozpoznaje te dwa obiekty. Na ekranie widzisz teraz dwie identyczne tabelki, natomiast Excel widzi te tabelki jako dwa różne obiekty. Pierwszą tabelkę Excel rozpoznaje jako obszar z danymi, natomiast drugą tabelkę Excel rozpoznaje jako tabelę. Zatem jak rozpoznać te obiekty i który warto używać w Excelu? Kliknę teraz w tabelę. A u góry w menu pojawi się dodatkowa zakładka z opcjami, które służą do edytowania tabeli. Drugim sposobem na rozpoznanie tabeli jest niewielki trójkącik w jej prawym dolnym rogu. Żeby zamienić obszar z danymi na tabelę, wystarczy, że ustawisz się w obrębie zakresu z danymi i na klawiaturze wybierzesz Ctrl-T. Excel automatycznie zaznaczy obszar z danymi i pojawi się okienko, w którym najpierw trzeba będzie sprawdzić zakres i zatwierdzić wybór klikając OK. Jak zauważysz, w prawym dolnym rogu pojawił się trójkącik, a u góry wskoczyło dodatkowe menu, które służy do edycji tabeli. Przechowując dane w tabelach, masz znacznie więcej możliwości. Tabele są bardziej elastyczne i dzięki dodatkowym funkcjom, które posiadają, ułatwiają filtrowanie oraz wyszukiwanie, znacznie łatwiej jest do tabeli się odwoływać oraz pisać funkcję. Ja w większości pracuję na tabelach, natomiast obszary z danymi wykorzystuję głównie do jednorazowych zadań. O możliwościach tabel Wam jeszcze opowiem, natomiast z tego filmu chciałabym, abyś zapamiętał, że Ctrl-T to skrót, który zamieni obszar z danymi na tabelę oraz że tabelę rozpoznasz po trójkąciku w dolnym prawym rogu oraz dodatkowym polu w menu. Jeżeli jeszcze nie używałeś tabeli w swojej pracy, to ja zachęcam Cię, żebyś zamienił jakiś obszar z danymi na tabelę i spróbował znaleźć różnicę w działaniu. Jeżeli napotkasz trudności, koniecznie napisz w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!